Jak nie robić zlewu? Poradnik na zasadzie case study. Tu jest zlew i tu jest takie coś i to wygląda jakby służyło do otwierania, no, jak się zakorkuje, bo tu nie ma żadnego z tyłu. Ale jak się to odkręci, to tu jest taka rura pod zlewem, która prowadzi absolutnie donikąd. I woda wlewa się na szafkę, do szafki, jest super. Nie wiem, kto to rozkminił, ale miał wysoki poziom fantazji. Jeszcze czas na uwiecznienie naszej super antresoli. Na szczęście to nie ja musiałem po niej wchodzić. Jest wspaniale skonstruowana. Nie żeby ta drabina się tutaj jakoś odsuwała czy coś. To tak sobie jest. Tutaj trzeba taką akrobację wykonać w pewnym momencie. Tak, tak. I dopiero jest na górze, jest wspaniale, można się zabić, że szok wchodząc tam. A schodzenie jest jeszcze lepsze. Ja już nawet nie pamiętam, jak to się robi, żeby się nie zabić. Jakoś dziwnie. Z grubsza do tyłu to samo. Tadam. Ja nie wiem, kto to wymyślił. Więc jest 13 i musimy się stąd zmywać, ale jeszcze nie skończyliśmy sprzątać. Super. No, ale no. No i opuszczamy nasze nie takie wspaniałe mieszkanko, ale był Xbox, także no, bez niego musielibyśmy chodzić i zwiedzać. No. Dzisiaj będzie trochę popieprzony dzień. Plan jest taki, no, że skoro jest tak wcześnie, to teraz idziemy na ten targ. Tam coś kupimy do jedzenia albo coś, albo po prostu patrzymy. A potem będziemy szukali knajpy, w której można się zainstalować z komputerem. No i co? No i dopiero o 22:00, jak już mówiłem 1000 razy, mamy prom do Tallina. Z tymi walizami, z tym wszystkim będziemy się taszczyć. Chyba, że uda nam się w jakichś szafkach postawić gdzieś. I najśmieszniejsze jest jeszcze to, że może padać. Jak będzie padać, to już w ogóle będzie wybitnie. Będziemy jedli, to jest to karia lampiraka, przy czym to jest zbiorcza nazwa na wszystko, bo to w różnych smakach występuje. To jest z ryżem, to jest z ziemniaczaną taką masą. Jeszcze dostaliśmy jakieś jajko z masłem, podobnie dobrze się z tym komponuje. Już próbowaliśmy tego w sumie z marketu, ale to jest znacznie lepsze, takie na ciepło i świeże. Czym my pojechaliśmy? Umrzemy tu, zaraz się okaże, że to jest zgniatarka do śmieci. Z racji tego, że trzeba się pozbyć ostatnich euro i w ogóle ostatni dzień, to mamy dzień testowania jakichś lokalnych rzeczy. To są jakieś... jak? Sea Buckthorn. Nie wiem, co to jest. Nektar z jakichś cosiów. Mamy jakieś ciastko jagodowe. Jeszcze coś kupiliśmy. Bardzo dobre, ale u nas chyba są podobne. Spoko, piłbym na co dzień. Udało nam się wysiąść z tramwaju, to nie było takie oczywiste. Gdzie my jesteśmy? Nasi przyjaciele gniazdka tu są. Nasze stanowisko pracy na najbliższych kilka godzin. Jest kawa, jest miejsce na komputer. Mamy internet. Pracujemy. Kawiarnia jest przyjazna psom, ale czy jest przyjazna ptakom? Oto jest pytanie. Plus tego miejsca jest taki, że są darmowe dolewki kawy. Więc prawdopodobnie wyjdziemy stąd z antyhady. Trzecia kawa. Thank you.
Demontujemy się stąd. Okupywanie knajpy przez 4 godziny 5,80. Cebula. Testowania rzeczy ciąg dalszy. Chmuro jagody. Cloudberries. Tak nam się nie spieszyło. A teraz zostało nam 15 minut. Jak się nie wyrobimy w te 15 minut, to nas nie wpuszczą na statek. Burger był paskudny. Szczury lądowe powróciły na ląd. Jedziemy na lotnisko i śpimy na tym lotnisku. Bo tylko to nam pozostało. To są moje pączki. Ja nie wiem, czy mam o tym powiedzieć. Po zjedzeniu 5 łyżeczek stwierdziłaś, że no chyba dobre. To jest w ogóle jakiś przysmak z Laponii. Miało smakować podobnie do malin. No coś w tym trochę jest. No smaczne to jest w sumie. Mi smakuje. Nie jest takie obrzydliwie słodkie jak wiele rzeczy. Tylko, że za ten 300-gramowy pojemniczek daliśmy 8 euro. To jest taki dziwny patent, że na początku nie smakuje, a z każdą kolejną łyżeczką człowiek stwierdza, że w sumie dobre. W ogóle wygląda paskudnie, ale... Dobre. Taki internet na lotnisku. Odcinek się wrzucił w 2 minuty albo i mniej. To jest cywilizacja.